Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik. Witajcie, Ancymona, jestem Matia. Dziś niestety, to znaczy stety, niestety, ale musimy zacząć od sprawy ważnej. Później oczywiście zaczniemy śmieszkować, ale dajcie mi dosłownie minutę. Nie wierzyłem, że to się może stać. Jakby nie jestem w stanie dalej tego pojąć. I szkoda. Szkoda mi, bo no tak jak mówię, jakby kibicowałem od samego początku. No i nawet ciężko się o tym gada. Dla mnie to jest swego rodzaju szok i w sumie nie wiem. Nie wiem, co myśleć, nie wiem, jak to może się potoczyć dalej. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Siostry Godlewskie ogłosiły rozpad zespołu. Wydawało mi się, że wszystko jest okej, okay, ale po prostu gdy ona już była w tym samolocie, rzuciła się na mnie, że albo kupisz mi wódkę, albo ci zaraz za przeproszeniem. Ja powiedziałam, że żadnego alkoholu jej nie kupię. Ona wtedy uderzyła mnie w twarz, dała mi plaskacza, poszarpała moje włosy i dlatego krzyknęłam. Znaczy, dalej są siostrami chyba, ale już nie będą śpiewały razem. Wejdź na Instagram, bo tam nowe rzeczy się dzieją i nowe ładne zdjęcia. Staram się roko rozwinąć, więc naprawdę daj mi szansę. Proszę cię, Ancymonie, kochany mój. A, podsmokałem i Buddy przyszedł. No dobra. Cześć, Mati. Witajcie, Ancymona, jestem Mati, a dziś pogadamy sobie o siostrze Godlewskiej, Esmeraldzie, i o Marcie Linkiewicz, i o tym, do czego ostatnio doszło, a do czego raczej nie powinno dojść, i w ogóle zdałem sobie sprawę, tak oglądając wszystkie te filmy, które zaraz będziemy oglądać, że pewne osoby nie tylko nie powinny walczyć, szczególnie w oktagonie, gdzie można naprawdę coś sobie zrobić, ale również wcześniej chociaż trochę powinny liznąć tego sportu, żeby wiedzieć, czym jest trash talk i jak się powinno go wykonywać i w ogóle na czym on polega. I żeby później za niego nie przepraszać i żeby się obrażać i... On tak lubi siedzieć, wiecie? Na tym etapie zakładam, że już mniej więcej wszyscy kojarzymy, co powiedziała Esmeralda Godlewska do Marty Linkiewicz i Marta Linkiewicz do Esmeraldy Godlewskiej, czyli wiecie, ryj, 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 ryj. Nie do ciebie, nie do ciebie. Słabo, bo słabo, ale na tym właśnie polega trash talk, żeby wybić swojego przeciwnika z równowagi, żeby go rozproszyć, żeby go zdenerwować, żeby go wnerwić. Taka potyczka słowna, taka potyczka psychologiczna, która ma za zadanie wygrać walkę jeszcze przed walką, tak jak mówiłem na jednym z poprzednich odcinków. I to jest tylko taka gra, coś jak szachy. Walka zaczyna się już na konferencji, albo nawet przed konferencją. Podczas walki można postawić ten mat, ten cios kończący, który sprawi, że wyjdziesz zwycięsko z oktagonu. Natomiast cała gra, cała walka zaczyna się w momencie, gdy dowiemy się, kim jest przeciwnik. I... No właśnie. Z tej strony nie ma żadnej kłótni, bo dla mnie to jest tylko i wyłącznie walka do i hajs do zgarnięcia. I dla mnie to może być Esmeralda, dla mnie to może być ktoś inny. Szczerze to... No nie wiem, no mam w nią nie wiem, co powiedzieć, po prostu mam. Ja wiem, że ona tam sobie że będzie p***ć, bo potrzebuje szumu, bo chce ratować swoją karierę. Ile było takich osób? Była taka Rafalala. Okej. Okay. No nie wiem, no po prostu... Nie wiem. A minęło 36 sekund i jak na razie... Stop! No i co się tak patrzysz? Oglądasz i nie zostawiłeś lajka? Tak na bezczelu siedzisz, nie skasowałeś biletu? No szybko, zostaw lajka. Przecież to ciebie nic nie kosztuje. Nie wiem, co miała na myśli Marta Linkiewicz, wypowiadając się na temat Esmeraldy Godlewskiej. Aczkolwiek jak już rozmawiałam o Esmeraldzie, to chcę, żeby moje stanowisko było jasne. Ja, mimo tego, co powiedziała mi na konferencji, ja naprawdę byłam w ciężkim szoku, kiedy usłyszałam od kobiety, która została skazana, która rozwaliła samochód po dragach i alkoholu, Typiara wyjeżdża mi ścipaniem, takie... No nie wiem. To jest akurat dla mnie śmieszne, bo w momencie, gdy zaczynałem YouTube'a, no to było dużo sytuacji. I w momencie, gdy ten YouTube zaczął wyglądać nieco inaczej, to jedną z głośniejszych sytuacji było to, jak Marta Linkiewicz zrobiła to, co zrobiła członkom zespołu. Royce, Roim, Traes, Remund, minęło tyle lat, dalej nie wiem, jak to powiedzieć. I dlatego zaistniała. Później było o niej cicho. Natomiast następnym jej takim wielkim boom, jeśli chodzi o popularność, był moment, w którym wciągała ona... a raczej chciała wciągnąć jakiś biały proszek, być może była to orężatka w proszku, przez banknot 100-złotowy z penisa kolegi, który niestety nie stał.
I to wszystko w ubikacji, a Marta była naga. Ciężko mi wierzyć, że coś takiego Esmeralda Godlewska powiedziała, że Marta Linkiewicz coś tam ćpa, albo że jest ćpunką i ją zszokowało. Często Marta Linkiewicz ukazuje siebie jako tą, która ma w dupie hejt, że ciągle słyszy różne rzeczy i ona się z tego śmieje. Natomiast gdy przychodzi co do czego, jest jakaś konferencja, która jest o wiele bardziej publiczna, to nas w ciężkim szoku. Ją coś zabolało? Marta, przecież ty masz w dupie hejt. Ryj, pała, Marta. Tak jak wspomniałem na samym początku, Trash Talk to pewna gierka, która ma za zadanie wygrać walkę jeszcze przed jej zaczęciem. Ale w momencie, gdy po Trash Talku zaczynamy przepraszać daną osobę i się tłumaczyć, no właśnie, to jest takie, to jest słabe, to jest bardzo słabe, bo to już zaczyna przypominać taką piaskownicę i to piaskownicę bogatych dzieci, które nie wiedzą, do czego służy łopatka w piaskownicy. Ale malownicze porównanie. Marta, słuchaj, nakręcanie sztucznych afer jest bez sensu, wygra lepsza i tyle. Fakt, zachowałem się głupio, wyzywając cię od ćpunek, sama nie byłam święta, ale nie wiesz, przez jakie piekło musiałam przejść przez ostatnie 2 lata. Nie mam zamiaru wyzywać cię już na konferencji, mów co chcesz, ja daję już sobie spokój. Po prostu zmierzymy się na ringu i nie byłam naćpana podczas wypadku. Nie wiesz, jaka jest prawda, ja cię przepraszam, jeśli cię uraziłam, w sumie rób co sobie chcesz, z kim chcesz, twoje życie, twoje wybory, każdy popełnia błędy. Pozdro. Na co Marta Linkiewicz napisała wyp***dalaj, po czym dodała. Słuchajcie, bo już posypały się komentarze, że jestem świnią i jestem taka i taka, ponieważ Esmeralda wyciąga do mnie rękę, to ja pierwsza wyciągnęłam do niej rękę przed konferencją, napisałam, że nie chcę się kłócić i robić niczego pod publikę, ponieważ uważam, że jest to po prostu słabe. A czy właśnie nie o to chodzi w Fame MMA? Okej, okay. W zwykłych galach, w których występują prawdziwi sportowcy, cała gala i całe walki polegają na tym, żeby wygrał silniejszy. Ma to pokazać, kto jest lepszy w tym zawodzie, w tym sporcie. A w Fame MMA chodzi o to, żeby jednak dać rozrywkę ludziom, nie? Że ma być głośno, ma być rzucanie mięsa i mają być dymy, które nawet organizatorzy podsycali na konferencji. Więc albo Marta Linkiewicz nie kuma w ogóle, czym jest Fame MMA, nie kuma, czym jest internet i jest tu od wczoraj, albo wie wszystko, tylko teraz zgrywa głupią i nie bardzo kumam czemu. Możecie napisać w komentarzu, bo ja chyba nie wiem. Ona do dnia wczorajszego pisała i mówiła codziennie na mój temat same obrzydliwe rzeczy, dlatego zarobienie słabego show tylko i wyłącznie pod publikę ode mnie w jej stronę leci w***. Dalej. Koniec. Marta, no ale ty z strony Godlewskiej też ciągle rzucasz mięsem, więc nie mów, że ktoś robi złe show, złą reputację, skoro obydwie macie złą reputację. Obydwie w oczach normalnych ludzi jesteście bardzo podobne. Załóżcie duet, zacznijcie śpiewać, serio. No i żeby dopełnić cały obraz sytuacji, Esmeralda Godlewska zakończyła tą wojnę, chyba. Przynajmniej jak na razie. Kochani, słuchajcie, jeżeli chodzi o wypowiedź mojej rywalki, naprawdę nie chcę już jej obrażać. Spotkamy się na konferencji, spotkamy się w oktagonie, no i wtedy wszystko się okaże. Kochani, jedna i druga nie potrafią w Trash Talk. Jedna jest gorsza od drugiej, druga gada jeszcze większe głupoty od pierwszej, a później kłócą się o ten Trash Talk, który tak naprawdę był mega słaby. Gdyby one się jeszcze pocisnęły w jakiś taki sensowny sposób, a tam było takie, nie, to moje zabawki, nie, to moje zabawki, no, a mój tata jest silniejszy. Czy w ogóle wiecie, czym jest internet? Wybaczcie, że mówię cicho, ale jest 23 i zaśpi i nie chcę jej budzić. Ten materiał nagrałem jakiś tydzień temu i śmiesznie, że okazuje się, że dalej jest aktualny, bo wczoraj była cała konferencja i po raz kolejny Marta Linkiewicz pokazała klasę i szczerze powiedziawszy, to od samego początku spodziewałem się, że Godlewska będzie pokazywała coś, co jak dotąd widzieliśmy wszyscy, czyli kompletny brak jakiegokolwiek wyczucia. Natomiast okazuje się, że Marta Linkiewicz potrafi lepiej. Lepiej wyjść na osobę, która nie potrafi nic. Nieźle. Gratuluję, Marta. Ryj. Zasubskrybuj, mordo. Po więcej takich fajnych filmów. Zalajkuj, skomentuj i napisz... Co mogło napisać, buddy? Buddy zasypia. Jak buddy zasypia, to wy napiszcie w komentarzu
masz ulubiony tekst. Obojętnie z całej kariery Marty Linkiewicz i Esmeraldy Godlewskiej. Zobaczymy, co najpopularniejszego powiedziało i co najbardziej utkwiło wam w pamięci. Wbijajcie na Instagrama. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć. Bye.